Cześć wszystkim! Znowu płynie 7. Przeciąg Pillars of Eternity. Aha. Mam jeszcze połowę mapy do zwiedzenia. Więc bierzmy się do zwiedzenia. Ładna trawa. Muszę powiedzieć, całkiem ładna. Ale te czynienia są bardzo ładne. Mimo na to, że to wszystko prerendery. Mamy więcej, tak, więcej wspomagających, czy jak to nazwać po polsku? Buckers? Jak to nazwać po polsku? Tak, w każdym razie ludzi z Kickstartera. Okej, okay, tam mamy coś ciekawego. Leśny czatownik. Okej. Okay. Masz swoje... Twoje sztylety. I masz się trochę ściszę. Zapomniałem, tak. Tak. Redukcja obrażeń kłute całkiem spore. Ale za to jest podatny na ogień. A, podatny na ogień powiadasz. Aha. 11 cięte. Plus 10 w 3 ogień. Trochę nie... Trochę kiepsko to wyjaśnia, jakie dokładnie zadaliśmy obrażenia. Okej, okay, jeszcze jeden cios. Ciach. Muszę przyznać, że ta zbroja płytowa... Półpłytowa, tak? Bardzo ładnie wygląda. Co to właściwie jest? Zbroja płytowa, tak. Bardzo ładnie wygląda na wbliżeniu. Okej. Okay. Mhm. Okej, okay, czyli to było jakieś żywe drzewo. Okej. Okay. Spoko. Zobaczmy, co my dalej tutaj mamy. Ciach, ciach. Kolejny. Okej. Okay. Wie, że nie ma kolegów. Aha. Nie wiem, czy to słyszycie, ale burza jest na zewnątrz. Okej, okay. Ciachnij go. Dobra. I ty jeszcze raz użyj tego. Cztery kłute. Tak. Z tymi sztylecikami zbyt dużo mu nie robi. Ale zawsze coś. Tak. Wrzucę to na YouTube'a pewnie dużo później, ale nagrywa w niedzielę. Więc po serii uparu upałów w końcu przyszła jakaś burza. To trochę oczyści atmosferę. No, fajnie. Upały są fajne, ale... Ale od czasu do czasu przyda się również jakiś deszcz. Dobra, mikstura magicznego sobowtóra. Okej. Okay. Ja przyda się czarodzieją. Właśnie, bo mam dużo przedmiotów, których nie używam. Na przykład piwa, mikstury. Mam, która wytrzymałości. To tobie się przyda. I która na przyrodzonej celności. Też tobie się przyda. Okej, okay, to też możemy. Ciach. A, tobie nic nie będę dawał, bo nie. Która chyżych stóp. Powinienem częściej na to patrzeć. Na takie rzeczy. Właśnie mam jeszcze przedmioty. Tak, mam różne przedmioty używalne. Tu mój szkodliwe czynniki dźwięk z siły woli. Okej. Okay. 3 razy przed odpoczynkiem.
Palące rany. No, z tego muszę na pewno częściej korzystać. Okej. Wiedziałem, że mam jakiś przedmiot, który daje mi palące rany. Mam pierścień palących płomieni. Muszę się bardziej ogarniać z takimi rzeczami. No okej, na przykład to będzie idealna sytuacja. Tutaj ty pierwszy. Ty pierwszy, ty poczekasz. Okej, teraz ty możesz wchodzić. Okej. To mu się nie spodoba. Okej. Masz jeszcze to płonące. Miecz. Okej. No, nieźle mnie trafił. Ale dobra, wolę, żeby paladyna walił niż Edara. Ty wybijecie wszyscy? Chyba nie. Tak myślałem. Dobra. Co my tutaj odblokujemy? Sztormowy wąs. Okej, ciekawe. Wioska Jeleni Brud. Bliźniacze wąsy. Kiedyś się tam pewnie przyjdziemy. Ale na razie nie potrzebujemy. Okej, tam wszystko. Tak, tutaj wszystko. Kolejny leśny czatownik. Ty poczekaj, najpierw paladyn. Tak, paladyna wiąże walkę. Teraz można. Oślepienie. Okej, udało się oślepić. Udało się go powalić. Świetnie. I z Herkulesa dupa, kiedy wojownika kupa. Ta Pillars of Eternity dobrze prezentuje tą zasadę. Podoba mi się ten system przerywania ataku. Nie pokazuje, jak toczony bohater nie będzie miał większych szans w starciu z licznymi przeciwnikami. W wielu różnych systemach brakuje czegoś takiego. D&D jest niby tylko bonus za flankowanie. No ale tu tracisz parę punktów KP i tyle. Nic wielkiego, więc no cóż. Okej. Tutaj coś mamy. Zaraz wejdziemy na górę. Jakoś. Tędy. Okej. Co tutaj mamy? Tylko coś. Nie ma żadnych pułapek. Wygląda na to, że nie. Łuk myśliwski, rytuał nioki uznanej dziczy. Przetrwanie plus 3 przez 120 sekund. Weźmy to. Co my tutaj? Mikstura rozmytego oblicza. Odbicie plus 25, refleks plus 20. Okej, okay, możemy im to dać. Złoty Duke. Dobra. W sumie dużo mam pułapek. Powinienem się zacząć nimi bawić jakoś. Tak, już mam parę staków pułapek. Zacząć się nimi bawić i rozstawiać przy jakieś... Tak, może przy tamtym starciu z ogrami pułapki by jakoś pomogły.
Ile one obrażeń zadają? Mało. 11 do 15 to jest jeden pojedynczy atak. Mamy coś. Trujący wybuch. No to już trochę lepiej. Ale kontra hard. Więc celność minus 20. Więc mała szansa, żeby to jakoś dobrze zadziałało. Okej. Mamy coś immobilizującego? Wrzące i mgiełki. Ogień, odepchnięcie. Mech. No tak. Średnio. Ale dobra. Zobaczymy przy najbliższej walce. Spróbujemy ich zastosować. Może nie przy najbliższej walce, ale przy najbliższym jakimś loszku, pieszczoszku. O, ty jesteś poparzony. Ciekawe, kiedy go poparzyło. Dobra. Okej, idziemy do mostu. Ciekawe, czy on będzie lepiej chroniony niż ten most drugi. Czyli pierwszy. Okej, wygląda to, że jest. Okej. Zebraliśmy ziółko, a teraz idziemy. Więcej tych postaci. Tak, klimatycznych. Wygląda na to, że wchodzimy do miasta. Sporo plebejuszy. Chyba nikt ważny. Okej. Okay. Teraz zatrzyma przy wejściu. Szukam świątyni Woedeki. Nie wiem, po co miałbyś tam iść. Jeżeli koniecznie chcesz ją odwiedzić, znajdziesz ją za rzewiu. Co możesz powiedzieć o Zatoce Buntu? Wybacz, ale nie mam teraz czasu. Wygląda jednak na to, że ten postrzeliniec z 12 Rowan znów wprowadza zamieszanie. Będziesz w siódmym niebie. Będzie w siódmym niebie, mogąc ci opowiedzieć o mieście, jednak przygotuj się na solidną dawkę propagandy dwunastki. Dwunasta zmartwionego, w czym problem? Prawdę mówiąc, to mamy tysiące problemów. Ze wszystkich stron sięgają tu uchodźcy z mylnym przeświadczeniem, że sprawy mają się tu lepiej, a dziedzictwo ominęło o miasto szerokim łukiem. Tak więc przybywają tu z kilkoma miedziakami i brakiem perspektyw na przyszłość, przez co kończą na ulicy, stwarzają nowe problemy. Bez uraz. Okej. Hey there. Gdzie wiemy już, gdzie musimy się udać? Ty masz coś ciekawego? Do rycerzy Tygla. To wielki zaszczyt. Tak, chwalebne imię. Rycerze Tygla. Okej, wygląda na to, że będziemy musieli przejść po kolei przez te... Wpadło mi słowo. Przez tę dzielnicę. Okej, wygląda na to, że sprawy tutaj nie wyglądają najlepiej. O, dobra. I to jest rozdział drugi. Tak, właśnie ukończyliśmy pierwszy rozdział. Trochę to nam zajęło. 20 parę odcinków. Ale spoko. Ale spoko. Trzeba coś tu zabrać? Karaugolan. Odstawienie, przyrost skupienia. Te jakieś narkotyki. Okej. Co tutaj się dzieje?
Nowe w mieście, co? Wybrałaś interesujący moment na przybycie do Zatoki Buntu. Uchodźcy ściągają do miasta tylko po to, by przekonać się, że dziedzictwo jest tu równie powszechne. To wina animantów. Niech z popieli ich Magrana gnieżdżą się w tym mieście jak szczury, ale dwunastka położy temu kres. Zapamiętaj moje słowa. Co tu robisz? Staram się przemówić im do rozumu. Jesteśmy w samym środku kryzysu, a Duke zamiast oczyścić miasto z nikczemnych mocy przyznaje animantom niebezpieczne swobody. Co wiesz o animancji? To badanie i manipulacja esencją. Każdy zdrowy na umyśle uzna, że to za wkraczanie w boskie kompetencje. A Edrczycy przynajmniej mieli na tyle zdrowego rozsądku, żeby jej zakazać. To jedno, co dobrego można o nich powiedzieć. Animancja to nie magia, pieśniarstwo albo czytanie w duszy, którym zajmują się enigmatycy. To coś, co sięga czasów engwitańskich. Właśnie dlatego animanci ciągle majstrują przy starych engwitańskich artefaktach. To wszystko półprawda, ale trzeba przyznać, że nie brak mu entuzjazmu. Problem polega na tym, że animanci nie mają pojęcia, jak połowa z tych artefaktów właściwie działa, ale się do tego nie przyznają. Nasz przyjaciel o radykalnych poglądach przynajmniej nie myli się co do jednego. Opowiedz mi o dwunastce. Jesteśmy grupą zaangażowanych obywateli, którzy chcą uwolnić Zatokę Buntu spod niebezpiecznych wpływów animantów i tyranii wspierającej ich arystokracji. Uważamy, że się za swojego rodzaju milicję, zwłaszcza że rycerze Tygla są dziś niczym więcej niż tylko zgrają pyszałkowatych i nieopierzonych arystokratów. Czyli, że to taka straż miejska, tylko bez szkolenia, dyscypliny i kodeksu honorowego. Cały czas przyjmujemy nowych członków. Im więcej osób o naszych poglądach, tym zdrowsze państwo. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, stąp do Jamy Ameta, czyli sali odkrywców. Zagląda tam mnóstwo wolnomyślicieli. Przedstawią ci prawdziwy stan rzeczy, a nie tę obłudną propagandę, którą szlachcice i animanci serwują głupiałym masom. Czasem nawet ludzie czynu mogą tam znaleźć dobrze płatną pracę. Chciałbym się czegoś dowiedzieć, czegoś więcej na temat Zatoki Buntu. Jasne, założę się, że nie nauczą, że nie naucza się u was o kolonii, która zlała służebnicę Hadereta w czasie starego dobrego Aediru, prawda? To stolica wolnego palatynatu Jelenioboża. Początkowo byliśmy stolicą aedyrskiej kolonii, ale 150 lat temu wykopaliśmy stąd wątłe beło. Jesteśmy jednym z głównych portów handlowych. Przyjmujemy gości z całego świata, jednak staramy się, a w każdym razie niektórzy z nas się starają, utrzymać ducha pionierstwa, dzięki czemu półtora wieku temu wywalczyliśmy sobie wolność. Miasto podzielone jest na 5 dystryktów. Miedziane Aleje, Zarzewie, Dar Ondyry, Paprotny Brzeg i Wzgórze Dziedzictwa. Bla, bla, bla. Nieważne. Zajmiemy się na razie może naszymi sprawami. Mógłby gadać i gadać. Okej, musimy gdzieś tam się dostać. Tak? Zarzewie, o. No to idziemy. Zobaczymy, może coś się ciekawego będzie działo. Może ktoś nas zaczepi? Arena. Nie arena. Teatr. Myślałem, że coś ciekawego będzie się działo. Dobra. Zarzewie. No i jesteśmy, tak? Adair, you have said you fought in the Saints' War, but for which side? The one that blew up my guy. I didn't mean anything by it. I imagine a man with a head made of fire and light would be very convincing. Funny thing about Dear Woodens. With all that fire and light, they just treated him like another authority figure. Okej. Strażnicy zresztą mają całkiem ładną zbroję. Tak. Może zdobędziemy kiedyś taką.
Dobra. Płac, pałac Duke'a, warownia Tygla, ambasada. A świątynia jest tutaj. Nie wygląda już za bardzo zbytnio na świątynię. O, właśnie, SI drużyny. Ta. O, duchy. Coś ciekawego. Chwała wygnie. May her crown be restored and her justice prevail. Come to pay your respects to the queen that was. Kim jesteś? Jam jest Lord Ardwell and Rugford the Third, and pleased to make your acquaintance. I came to the Deerwood on one of the first ships from Adia, and unlike the yokels and hut dwellers around here, I still keep to the old ways. Mhm. Ubolewam nad tym, co miejscowi uczynili z miejscem kultu Woediki. Powiedz mi, że znajdę tu świątynię Woediki. I znalazłeś. So you did. These savage colonists may have burned it down, but worship of the Oathbinder is alive. These stairs lead to the new city. Te schody prowadzą do głównego sanktuarium. Jakie schody? These stairs, of course. The sanctum was always below ground, adjacent to the catacombs, so it wasn't destroyed by the fires. Powiedz mi, gdzie znajduje się wejście do katakumb. There are various entrances throughout Defiance Bay, but I dare say the easiest to reach is in Copper Lane. I haven't been to that part of town in ages. But as I recall, it's somewhere near the southern gate. Czym się zajmujesz? Worshipping Wudica, the exiled queen and Oathbinder. I come every day to offer my devotion. I'd love nothing more than to book passage back to Adia. But it is my emperor's wish that I serve in these barbaric lands. And so I do. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o Woedice. A queen among the gods. She oversees laws and oaths. Everything has a rightful place. And Wudica watches over them all. Mm-hmm. Of course, not everyone accepts this. Even among the other gods, her authority is questioned. But Wudica is also goddess of memory and vengeance. And she remembers. She'll remember every slight and trespass. Wiesz, że jesteś duchem, prawda? I beg your pardon. Is this some sort of joke where you come from? Mówię poważnie, po prostu spójrz na siebie. The madhouse. That's what this town really needs. No cóż, chyba go nie przekonamy. Aha. Mm-hmm. Dlatego strażnik przy wejściu dziwił się, że chce mu odwiedzić świątynię. O cóż. Nie mogliśmy wiedzieć, że tak to się skończyło. O, Eder chce nam coś powiedzieć. Dlaczego nazywają się dwunastką? Dwunastka jeleniobożan stanęła pod cytadelą Halgota, czekająca aż Waedwen przekroczy tamtejszy most. Musieli go tam zatrzymać aż do wybuchu boskiego młota. I tak zrobili. Boski młot? Tak nazwali bombę, którą wysadzili Waedwena w powietrze. Niewiele wiem ponad to. Jeżeli coś zabija żyjącego boga, to pewnie należy to jakoś nazwać. Zwłaszcza przeciwko dwunastce. A, nic poważniejszego niż przeciwko wielu innym.
Dwunastka lubi brać sprawy w swoje ręce. Często robi się paskudnie. Nie mamy ich w Słoconej Dolinie, ale tutaj poczuliby się jak w domu. Wybrali tę właśnie nazwę, aby móc robić, co im się podoba pod pretekstem prawości. Nie mają nic wspólnego z honorem czy poświęceniem. Lubią też przywoływać Magranę, kiedy już bardzo chcą udawać prawych. Coś mi się nie wydaje, by Magrana była nimi zachwycona. Nie wątpię, że chętnie by ich podpaliła za każde użycie jej imienia, ale bogowie zapewne mają jakieś zasady przeciwko takim zagraniom. Chowają się za symbolami, by nikt nie zadawał pytań. Duke to rozsądny facet. Może podczas wizyty w Zatoce Buntu skłonimy go, by kazał wszystkim używać nas zgodnie z prawdą. Zapewne byłoby im członków, gdyby nazwali się hałaśliwymi obcojebcami. musimy to zdecydowanie zasugerować Duke'owi. Na pewno spodoba mu się ten pomysł. Póki co, ruszajmy dalej. Okej. Skoro jesteśmy już w mieście, nie musimy chyba od razu iść do tych katakumb. Możemy się po nim trochę rozejrzeć, co? Miedziane aleje. Paprotny brzeg, dar Odyny, wzgórze. Miedziane aleje to brzmi jak coś, gdzie można by znaleźć kupców. Więc może się tam wrócimy i poszukamy jakichś kowali, zobaczymy, gdzie możemy wydać jakieś pieniądze. Właśnie jak tam nasz zamek. Jeszcze jeden dzień i 14 godzin. Okej. Tam będziemy mieli sporo rzeczy do budowy. Whatever happens, at least we're out of that mud hole, Gilded Vale. I grew up in Gilded Vale. Quain, that's what I meant to call it. Right. Gmach objawionych tam jest dormitorium skrybów, dom Lumbaldi. Nie ma tu jakiejś kuźni? Gęś i lis. Czy to jest jakaś... Tak, to jest jakaś tawerna. Objawionych tajemnic, dormitorium skrybów. Sala odkrywców jemy... Ciekawe, gdzie znajdziemy jakąś kuźnię. W skórze dziedzictwa? Nie wiem. Będziemy chodzić po kolei wszędzie. Gdzie znajdziemy. Możemy tutaj odpocząć. Biskup. Witam cię w gęsi i lisie. Tak, zaraz się rozkościmy. Najemniczka. O, tam jest jakaś pani, z którą możemy porozmawiać. Zaraz to zrobimy. Najpierw zagadamy do biskupa. Stojący za ladu stale naburmuszony mężczyzna jest niemal tak wielki jak Anumanin. Za jego pleców wystaje trzon, pozdrawia się nieznacznym skinieniem głowy. Na kieliszeczek. To miejsce tętni życiem. Deoryn Levi, wędrujący uczony, założył tą tawernę w pierwszych dniach jeleniuborskiej niepodległości. Chciał stworzyć miejsce, w którym miejscowi mogliby się spotykać, żeby omówić problemy, z którym borykał się rodzący się kraj. Nie minęło wiele czasu, a miejsce zaczęło pękać w szwach. Arystokraci z Paprotnego Brzegu dyskutowali z robotnikami z portowych z Daru, a żołnierze spierali się z politykami. Jeleniobożanie słynął z tego, że nie przepuszczają okazji do dyskusji. Co było dalej? Już niebawem zaczęli tu przybywać także mieszkańcy farm i osad. To miejsce widziało więcej wiliańskich marynarzy niż słony maszt, a tym właśnie tkwi problem. Niezależnie od tego, co gada się o otwartości i kulturalnej debacie, każdy ma swoje granice tolerancji. Errol
zadarł z niewłaściwym Tajanem, a gdy po kilku dniach zginął, o nim słuch niektórzy mówili, że to sprawka owego Tajana. Ale Erol wiedział, skąd wieje wiatr. Gdyby mnie się kto spytał, to zwiał z miasta i zaszył się gdzieś w nadziei, że pewnego dnia rozum dojdzie do głosu w Zatoce Buntu. A gdybym tylko mógł widzieć dzisiaj, ją widzieć dzisiaj. Okej. Dostanę jakiś pokój? Zwykła noclegownia kosztuje 25 sztuk miedzi. Tanio nie jest. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Sklep. O, labrador. Pupil. Reset postaci. No, okej. Nic ciekawego w sumie. Okej, w następnym odcinku poszperamy się trochę po mieście, zobaczymy, co możemy tutaj ciekawego znaleźć. Może poszukamy brata Edera, albo jakieś informacje o nim. No i prędzej czy później wybierzemy się do tych katakumb. Więc dziękuję wszystkim za uwagę i na razie, cześć!